Mamy wskazać najmniejszą liczbę całkowitą, która nie należy do zbioru rozwiązań takiej nierówności. Na początku co musimy zrobić? Oczywiście taką nierówność rozwiązać. Ja już sobie ją przypisałem i co musimy teraz zrobić? To jest nierówność liniowa, więc tak samo jak w przypadku równań liniowych, wystarczy, że przerzucimy x na lewą stronę, liczby na prawą stronę. Więc tutaj nam pozostanie minus x, 3 piąte x przerzucamy na lewo, czyli będzie minus 3 piąte x, znak nierówności większe lub równe, 7 odjąć 3 to jest 4. No i teraz musimy odjąć te liczby, jak to zrobić? Minus x to jest tak naprawdę minus, no oczywiście 1x, możemy sobie to zapisać jako minus 5 piątych x, żeby było nam łatwiej odjąć, no i to odjąć 3 piąte x jest większe bądź równe 4. No i teraz jak to odejmujemy? Minus 5 piątych odjąć 3 piąte to jest minus 8 piątych x, no i to jest większe lub równe 4. Musimy teraz wyliczyć tego x, czyli musimy pozbyć się ułamka. Na początku mnożymy sobie to przez 5, piątka tutaj nam się skróci, zostanie minus 8x większe lub równe 4 razy 5, 20. Teraz dzielimy to przez minus 8, tutaj zostanie nam x. Pamiętaj, że tutaj zmieni się znak nierówności, ponieważ mnożyliśmy lub dzieliliśmy przez liczbę ujemną, w tym przypadku dzieliliśmy, więc mamy mniejsze lub równe, no i tu będzie minus 20 ósmych, to się jeszcze da skrócić, czyli x jest mniejsze lub równe, tutaj mi kreski zabrakło, minus, podzielmy to sobie na 4, bo się da, to będzie minus 5, 8 na 4 to 2, czyli to jest minus 5 drugich, ok. Teraz robimy kolejny punkt, czyli zaznaczamy to, co nam wyszło na osi liczbowej. Zaznaczmy sobie właśnie ten punkt minus 5 drugich i co my tutaj mamy? X ma być mniejszy bądź równy, czyli kółeczko będzie na pewno zamalowane, bo ma być mniejszy lub właśnie równy, dlatego będzie ono zamalowane. Mniejszy, w lewą stronę interesują nas o te liczby, zapiszmy to w formie przedziału. X należy do przedziału od lewej strony zaczynamy, czyli od minus nieskończoności do tej liczby minus 5 drugich, kółeczko zamalowane, więc będzie nawias kwadratowy, ta liczba także należy do przedziału tej nierówności. Jakie mamy tutaj pytanie? Bo to jeszcze nie jest odpowiedź, zobaczmy. Najmniejsza liczba całkowita, która nie należy do zbioru rozwiązań nierówności. Nie należy, no okej. No to zobaczmy przede wszystkim, jaka liczba należy do zbioru rozwiązań tej nierówności. Pamiętajmy, że jest to liczba całkowita. Minus 5 drugich to nie jest liczba całkowita. Minus 5 drugich, gdybyśmy to zapisali inaczej, to jest oczywiście minus 2 i 1 druga. No, czyli to jest minus 2,5 i to należy do zbioru rozwiązań tej nierówności, a ta liczba, która nie będzie należała, będzie, zobaczcie tutaj, po prawej stronie, więc musi być większa od minus 2,5. A co jest większe od minus 2,5? No przykładowo, zobaczcie, minus 2. Bo minus 2, jeżeli zapiszemy ją w postaci ułamka, tak jak tutaj, no to będzie po prostu minus 4 drugie. Minus 4 drugie jest większe od minus 5 drugich. Tutaj niektórzy mają z tym problem, kiedy pojawiają się minusy. Mam nadzieję, że to dla was jest zrozumiałe. Więc poprawna odpowiedź do tego zadania to właśnie odpowiedź D, czyli minus 2.